W pierwszej kolejności zobaczymy 10 wyników testów, które przygotowałem specjalnie na potrzeby tej prezentacji. To są testy próbek z odcinków, które niedawno były na kanale R2D. Stąd całą historię tych konkretnych próbek oleju łatwo można zaczerpnąć z pełnych odcinków. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. To będzie odcinek wyjątkowy, bo nawiązuje bezpośrednio do dwóch poprzednich shortów, w których po raz pierwszy zaprezentowałem Wam nowe urządzenie w naszym laboratorium. To urządzenie to inteligentny test diagnostyczny CU Motor Checkup, którego twórcą jest Gerd Horstmeier. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla niego za to, że w ogóle coś takiego powstało i że mamy okazję w R2D z tego korzystać. Warto zaznaczyć, że Gerd pracuje nad tą tematyką już od ponad 10 lat. W tym odcinku pokażę Wam pełne możliwości tego urządzenia. W pierwszej kolejności zobaczymy 10 wyników testów, które przygotowałem specjalnie na potrzeby tej prezentacji. To są testy próbek z odcinków, które niedawno były na kanale R2D. Stąd całą historię tych konkretnych próbek oleju łatwo można zaczerpnąć z pełnych odcinków. Wszystko po to, aby łatwo było wrócić i porównać wyniki z MCU z wcześniejszymi analizami laboratoryjnymi. Aplikacja kropli, czyli sam moment wykonania testu, miała miejsce w piątek, natomiast odczyt plam odbył się dzień później, po 24 godzinach, dokładnie zgodnie z procedurą. I teraz dwa słowa na temat tej procedury. Dla wszystkich, którzy w przyszłości zdecydują się skorzystać z tego rozwiązania, ścieżka wygląda tak. Najpierw przychodzi do Was przesyłka do paczkomatu, w środku znajdziecie test z kodem QR. Za pomocą telefonu skanujecie kod QR, który przenosi Was na stronę internetową, gdzie uzupełniacie kilka danych. Markę i model samochodu, typ silnika, benzyna, diesel, układ hydrauliczny, przekładniówka itd., rok produkcji samochodu, moc silnika w KW, przebieg auta, przebieg próbki, czyli ile kilometrów przejechał olej w silniku oraz adres mailowy, na który ma zostać wysłany raport z wynikami. Po zarejestrowaniu wystarczy nałożyć jedną kroplę oleju na bibułę i to tyle. Po około 2 godzinach można już włożyć test do koperty i odesłać ją z powrotem do laboratorium R2D. Przesyłka wraca do mnie w ciągu 2-3 dni, a następnie to już urządzenie MCU przejmuje całą robotę. Co dokładnie, to za chwilę. Najpierw wróćmy do wizualnej oceny 10 wykonanych testów stacjonarnie w labie. Krótka prezentacja, jeden z tych 9 testów, Skoda Kodiak, nie był obecny jeszcze na kanale, stąd do porównania mamy 9 testów. Zobaczmy, jak w standardowym laboratoryjnym podświetleniu, które dobrze już znacie z poprzednich odcinków, wyglądają te plamy. Widzimy, że są dość zróżnicowane, separacja na bibule działa efektywnie. Co ważne, wybrałem te 9 próbek właśnie dlatego, że bazując na syntetycznym mierniku z poprzednich badań, miały wartość blisko lub poniżej 80%. Innymi słowy, to są oleje już w fazie mocnego przepracowania według naszej przyjętej metodologii. Przechodzimy do urządzenia i oceny tych plam przez urządzenie. Zobaczcie, jak szybko i wygodnie przebiega proces oceny w urządzeniu MCU. Wkładamy test do środka kodem QR skierowanym w dół. Po kilku sekundach zatwierdzamy akceptację i wysyłamy dane. System natychmiast wysyła zdjęcia do ewaluacji. Codziennie trafia do takiej bazy sporo testów na całym świecie. Dzięki temu algorytm stale się doszkala. Robimy taki odczyt dla wszystkich testów.
Każda osoba, która wykona taki test, dostaje później raport mailowy i to jest też bardzo ciekawa sprawa. W tym raporcie znajdziemy m.in. ocenę w 5 kluczowych obszarach: zanieczyszczenie, ogólna kondycja oleju, obecność wody, glikolu oraz obecność paliwa. Plus dodatkowy opis, z czego może wynikać taki rezultat badania, co należy poddać ocenie. I tu ważna adnotacja. Zadaniem tego testu nie jest jednoznaczne wskazanie dokładnego źródła problemu. To jest test do orientacyjnej oceny. Jeśli pojawią się sygnały ostrzegawcze, to wtedy zaczyna się przestrzeń do szczegółowych badań laboratoryjnych bądź też szczegółowej ekspertyzy w serwisie. Analizujemy raporty dla wszystkich próbek, które zostały objęte tym testem. Następnie zróbmy szybki wgląd od strony systemowej, jak to jest agregowane, oceniane i porównywane. Szczerze mówiąc, zrobiło to na mnie również pozytywne wrażenie. Następnie porównujemy te wyniki z tym, co robiliśmy w badaniach laboratoryjnych. I to jest jedna z kluczowych spraw – walidacja tego sprzętu. Oczywiście na razie będzie to orientacyjna ocena zgodności tych wyników. Z czasem będą dochodziły kolejne testy i będziemy krok po kroku analizować podobieństwa i różnice. Tutaj na ekranie macie tabelę zbiorczą, gdzie po jednej stronie jest wynik zbiorczy dla danego testu, wartość syntetycznego miernika z naszych klasycznych badań, a po drugiej oceny z MCU. Co ważne, oceny zaproponowane przez system zostały poddane korekcie przez pracowników MCU i po prawej stronie widzicie efekty zmian. To ważne do podkreślenia, że każdy z tych testów jest jeszcze sprawdzany i oceniany przez człowieka. I co widzimy? Kilka przykładów, a resztę zostawiam do indywidualnego porównania. Dla tej próbki z miernikiem 43%, czyli mocno przepracowanej, mamy aż 4 wskazania w raporcie z MCU, czerwone lub pomarańczowe, co bardzo dobrze pokrywa się z tym, co wyszło w laboratorium. Dla dwóch testów z wartościami 70% i 72% mamy po 3-4 pola na pomarańczowo, sygnalizujące, że olej warto już wymienić. Nawet dla próbki z wartością 75% widać 2 czerwone pola, głównie w obszarze zanieczyszczeń i ogólnej kondycji. W tym gronie są 3 próbki z silników diesla. Dość trafnie została zróżnicowana ich jakość. To, czego mi brakuje na tym etapie, to więcej testów z wynikami, dla których wartość syntetycznego miernika jest powyżej 80%. Sprawdzilibyśmy wtedy, jakie jest pokrycie wyników dla takiego zestawu. Natomiast mam nadzieję, że niedługo będzie okazja, żeby przekonać się, jak takie porównanie wygląda. Kończąc, moja ocena tego urządzenia na tym etapie jest bardzo pozytywna. Dzięki temu urządzeniu mamy kolejny, szybki i bardzo praktyczny sposób na ocenę stanu oleju. I co najważniejsze, na podstawie tych pierwszych porównań widać, że MCU dość trafnie identyfikuje próbki odstające, które i tak w laboratorium kwalifikowały się już do wymiany. To są na razie wstępne obserwacje, które poddaję pod dyskusję. Dziękuję Wam za wspólne eksperymentowanie i ogromne podziękowania dla Gerta za wizytę w laboratorium, przedstawienie idei działania sprzętu oraz otwartość na wspólne eksperymentowanie. Zdradzę Wam, że wspólne testowanie ukierunkowane będzie na implementację sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do oceny tych plam. Całość na tym etapie wygląda bardzo obiecująco i dostrzegam osobiście ogromny potencjał tego urządzenia. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w laboratorium R2D. A jeśli sami chcecie zrobić taki test u siebie, wszystkie szczegóły pojawią się niebawem na R2D. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!